Informacja wojskowa powstała w maju 1943 roku w Związku Sowieckim przy wojsku Berlinga. Była to czysto sowiecka służba. Nawet zmienia z nazwiska funkcjonariusze, którzy tam byli, nie pozorowali, nie udawali Polaków. Przez szereg następnych miesięcy ani jeden funkcjonariusz z zewnątrz nie został do tej służby dopuszczony. Dopiero po długim czasie dopuszczono kilkunastu funkcjonariuszy jako tłumaczy i kierowców, którzy byli kiedyś obywatelami II Rzeczpospolitej, ale niekoniecznie byli Polakami. I prerogatywy informacji wojskowej były ogromne. Pierwszy lepszy oficer informacji mógł aresztować generała Polski Ludowej. Dopiero później musiał uzyskać sankcję. Te relacje, jakie mamy, świadków historii, którzy przeżyli te śledztwa, są wstrząsające. A później było coś takiego, czego kiedyś nie rozumiałem, dopóki nie znałem tej służby na tyle, żeby coś o niej wiedzieć. Informacje od ludzi, którzy byli aresztowani w okresie powojennym, w tych pierwszych latach zwanymi stalinowskimi. Taki był przypadek mojego ojca. On był aresztowany w 1949 roku. I on cały czas mówił, modliłem się o jedno, żeby dostać się w łapy cywilnej bezpieki, a nie informacji wojskowej. Bo z informacji bym nie wyszedł, a z bezpieki miałem szansę. I rzeczywiście miał, przeżył, czego ja jestem dowodem, bo jestem powięzienny. A z informacji się na ogół albo nie wychodziło, albo wychodziło się w takim stanie, że bardzo szybko odchodziło się z życia. Żaden funkcjonariusz informacji wojskowej tak naprawdę nie został zdekomunizowany. Jak były ustawy dekomunizacyjne, to była dezubekizacja, o nich mówiono. Funkcjonariusze wojskowi zostali z tych ustaw wyłączeni. Służba, która zmieniała tylko nazwy z informacji wojskowej na Wojskową Służbę Wewnętrzną, następnie Wojskowe Służby Informacyjne, te słynne wsi bronkowe. Oni są ze wsi. Ale poza zmianami nazwy, tam się tak naprawdę nie działo nic. I o tej służbie nic nie wiemy. Nie ma o tym informacji. Jaki był procent mniejszości narodowych w kadrach kierowniczych. I te nazwiska, i jakie kariery. W ciągu roku spod oficera zostawali pułkownikami, oprawiani ludzie ręcznie. Po 1956 roku niektórzy z nich stanęli przed sądami, mieli śledztwa, ale tylko za to, że byli zbyt gorliwi i mordowali własnych towarzyszy. Za to, co robili innym, wrogom klasowym, były najwyższe pochwały. I do tego przyczynek, do tych wielkich, rzekomo głębokich zmian po 1989 roku. Gdy Adam Michnik orzekł, że Czesław Kiszczak i Wojciech Jaruzelski to są ludzie honoru. I niestety podziały w Polsce są takie, że mniej więcej po połowie. Część jest za tamtą formacją, za tamtą epoką, a część, na szczęście ta młodsza, która rozwija się, której przybywa, jest przeciw, bo ludzie tak naprawdę nic nie wiedzą. Czesław Kiszczak w mundurze z orderami wygląda jak wojskowy. Wojciech Jaruzelski w mundurze wyglądał jak wojskowy. A co to było za wojsko? Ile lat w wojsku był Wojciech Jaruzelski? A ile był w mundurze? Miał przywilej chodzenia w tym mundurze, pokazywania się, tak być traktowanym, ale był poza wojskiem. To był szef głównego zarządu politycznego. To była partia w wojsku, a nie wojsko. Ten mundur mylił. On miał virtuti za drugą wojnę, za odniesione rany. Teraz Piotr Gontarczyk, który pisze jego biografię, co chwila dzieli się znaleziskami, że ranny nie był nigdy, a virtuti sobie sam dał w latach 60. Kogo to interesuje? Człowiek honoru, wojskowy, partia w wojsku, a nie wojsko. Jeszcze gorzej jest Czesławem Kiszczakiem. Tu nawet nikt nie zamierza tej biografii pisać. Jak to jest możliwe? 20 kilka lat po rzekomych zmianach nie ma chętnych, żeby zrobić tak fascynujący temat, opisać tak fascynującą sylwetkę tak wielkiego bohatera, który dał nam wolność, bo taki jest przekaz. Przecież mógł zabijać, a nie zabijał. No to człowiek honorowy, bo sobie nazbierał teczek. A ile lat on był w wojsku? Gdzie? Kiedy? Gdzie służył? Nigdy. On po przeszkoleniu unitarnym w 1946 roku poszedł do oficerskiej szkoły informacji i był oficerem śledczym. Zachowały się wstrząsające dokumenty, jak przeciwko komu prowadził śledztwa. Ludzie za
drobne przewinienia, przewinienia w tym sensie wobec władzy komunistycznej, wychodzili kalekami, jeśli w ogóle przeżyli. Później był przeniesiony do Londynu, do inwigilacji polskich niepodległościowców, emigracji politycznej. Tłumaczył się, że on tam pojechał, żeby pomagać ludziom powrócić do kraju. Ale są raporty z nazwiskami, z zarzutami. Część tych ludzi została później wymordowana. Jeśli tak pojechał pomagać, to dlaczego był na etacie ciecia w ambasadzie PRL? Bo był cieciem. Formalnie tak. Sprzątał, zamiatał liście. Nie, robił zupełnie coś innego. I ten oficer śledczy później się tłumaczył, że on był szykanowany w wojsku. Był odsuwany od funkcji. Wolno awansował. To, że marszałkiem nie został? Co ma być tym dowodem jego szykan? Ale my tego nie wiemy. My tego nie znamy. Aparat bezpieczeństwa publicznego w Polsce Ludowej to jest właśnie informacja wojskowa. To są urzędy bezpieczeństwa publicznego. To jest Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czyli ta umiłowana formacja towarzysza majora Zygmunta Maurycowicza Baumana, pupila ulubieńca obecnej władzy. To jest Straż Przemysłowa, to jest Straż Więzienna, to jest Milicja Obywatelska, to jest Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. To są szwadrony śmierci, czyli zawodowi mordercy, którzy jeździli w teren, upatrzone osoby, wcześniej przygotowane na listach, brutalnie mordowali, albo skrytobójczo, a niekiedy też na oczach rodzin, specjalnie, przy małych dzieciach. Nie po to, żeby napawać się widokiem ich śmierci. To mieli na co dzień, co noc. Ale po to, żeby zastraszyć teren. Bo skoro komuna może robić takie rzeczy z nimi, to także może z nami. Więc lepiej siedzieć cicho, lepiej poddać się, lepiej nic nie robić. I o tym aparacie terroru nie ma właściwie mowy. Mamy dziś może już niekoniecznie ich, ale drugie pokolenie w telewizji. Ile znanych dziennikarek, dziennikarzy, prezenterów, artystów w kręgach takich, gdzie wydawałoby się nie mają nic wspólnego z władzą, ich kariery od tego nie zależały. Zależały. To jest pomiot z tamtego pokolenia. Ci pierwsi właściciele Polski Ludowej byli brudni, nieogoleni, mieli dwa czarne zęby z przodu, obsikany rozporek, niedopięty mundur, ale dzieci wychowali. Dzieci były na stypendiach zagranicznych, wtedy, kiedy Polakom nie marzyło się, że można studiować w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji. W latach 70. to był przywilej, a oni jeździli na stypendia tam. I Włodzimierz Cimoszewicz jest takim właśnie przykładem nowego funkcjonariusza, nowego typu, ze świetnym angielskim, ze specjalizacją, prawo międzynarodowe, z dziećmi, które są za granicą, bo to jest komunizm patriotyczny, tam gdzie jest dostęp do lepszych rzeczy niż w kraju, tam lokują swoje dzieci. On teraz odchodzi na emeryturę. I proszę bardzo, kto się pojawia w Platformie Obywatelskiej? Tomasz Cimoszewicz, który mówi, że jemu nie zależy na pieniądzach, na pozycji, bo on to wszystko ma. On to robi dla Polski. Której, jakiej i czyjej Polski. Te rzeczy są właśnie w książce. Jest drugi nurt, druga partia obok Platformy Obywatelskiej, która od 8 lat służy przede wszystkim głosami, a przy okazji korzysta z tych możliwości, opanowując teren. To wystarczy prześledzić karierę i działalność posła, który ma ksywę Sztaba Złota. Sama ksywa gangsterska. Nie każdy gangster by na to zasłużył. A w Polsce polityk może być tak nazywany. I to jest zaszczytem. Jan Bur na Podkarpaciu. Partia, która pojawia się w 1989 roku. Polskie Stronnictwo Ludowe, które nawiązuje do Mikołajczyka i do Witosa. A przedtem gdzie byli? Na Księżycu? Wywędrowali? Nie było? Prawdziwy PSL został przez komunę zniszczony, spacyfikowany. Około 200 działaczy komuna zamordowała. Część siedziała w więzieniach. Resztę rozpędzili albo wcielili do ZSL. I ten ZSL był terenowym odgałęzieniem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Im oddano teren w zamian za to, że oni nad tym terenem panują. I to była partia, która pracowała w całości na rzecz komuny. Była jedna próba podjęta,
żeby tę partię doprowadzić do normalności, nawiązać do faktycznej tradycji ruchu ludowego. To jest rok 89. Ta próba była nieudana. Tych ludzi, którzy przyszli jako nowi, wierzyli, że mogą to odnowić, wypędzono, przepędzono wstecz. Obecny wicepremier i szef tak zwanego Polskiego Stronnictwa Ludowego lata temu, ci ludzie o tym zapomnieli, ale wyjaśniał, dlaczego to się stało. On mówił wprost, oni nas chcieli zdekomunizować, czyli ich istotę dotknąć do żywego, to co oni wcześniej robili. I oni się wybronili. Jakimi działaczami byli ci ludzie? W młodzieżówce ZSL-owskiej wtedy. Ale jak dopiero popatrzymy na to dokładniej i okazuje się, że kilku ostatnich sekretarzy Związku Młodzieży Wiejskiej, czyli ich narybku młodych kadr, było funkcjonariuszami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. To jaki to jest ruch ludowy? I taki, który mówi, że nie daliśmy się zdekomunizować. Tacy ludzie dzisiaj nami rządzą. To są te dwa odłamy. I to jest całe zło obecne, bo nie tyle SLD w tej chwili, tylko właśnie oni, bo tamtych nie ma przy władzy.